Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, kolejna bitewka i kolejna bitewka z gościem. Dzisiaj moim gościem jest kolega Quiet. Witam cię serdecznie. No, cześć. Będzie on prowadził ten oto ruski zacny czołg, czyli zwykłego Isiora. I moi drodzy, zrobił tak niesamowity exp i obrażenia, że na pewno będzie fajnie na to popatrzeć. Pierwsze pytanie, oczywiście, które muszę ci zadać. Dlaczego IS i w ogóle co sądzisz o tym zacnym pojeździe? Dlaczego jest? W sumie wiesz co? Jestem w klanie teraz Valar Morghulis. No i staram się jakoś dziesiątkę wyekspić, no stwierdziłem, że najlepsze to będzie właśnie ta linia i grinduję po prostu tą linię. Aha, czyli to nie jest jakiś czołg z upodobania, tylko po prostu bitwa zdarzyła ci się podczas grindu. Tak. Na poprzednim koncie bardzo lubiłem ten czołg i stwierdziłem, że no jak wtedy mi dobrze nie szło, no to teraz też chyba będzie dobrze, no i wybrałem tą linię. No i super. Słuchaj, w tym trybie zawsze pytam graczy, wolisz w tym trybie grać, czy jakieś normalne, na przykład spotkaniówka albo zwykła bitwa? Wiesz co, ja mam wszystkie tryby załączone i po prostu jak bitwa siądzie, no to Aha, czyli nie, nigdzie nie nie ma próbowałeś. czegoś takiego, że nie wiem, nie lubię jakiegoś trybu. No bo niektórzy, ja na przykład mam jeden wyłączony, ciągle się zarzekam, że włączę właśnie ten tryb, bo czasami można tutaj niezły damage zrobić, nie? Jak dobrą pozycję się obierze. No tak, tu będzie właśnie to widać. No okej, czyli bronisz tej flanki, ale full przeciwników z tyłu, z tego co widzę na mapie. No, miałem nadzieję, że trochę ich tam zatrzymają, ale się okaże później, co się stanie. No tam wiesz, mało jest waszych. No ale zobaczymy, ten jest tutaj. No, nie chciał wyjechać ten if, musiałem się po niego ruszyć. Aha, no i dobrze, bo on tutaj wiesz, wiąże cztery czołgi, tak naprawdę nawet pięć, kurczę, waszych. No. Tam obił Dobra, tego jednego dobra. z naszych, tego AT-8. Też dobry gracz był. A to 8 dosyć słaby. Jeżeli przeciwnik wie, gdzie strzelać, nie? Bo jeżeli nie wie, to Jeżeli wtedy, nie wie. kurczę, czołg jest całkiem niezły. No dobra, No czyli to tak. co teraz? Zmiana flanki. No, to starałem wyciągnąć się coś z tej strony. No, później jeszcze raz nie będzie za bardzo stąd możliwości postrzelania. Czyli tutaj zawsze w ten sposób grasz, że trzymasz się blisko, bo jeszcze nieraz można grać na przykład tam na linii mniej więcej 0, czyli stać na górce może, albo tutaj zza tych budynków na F0 wychylać się. Wolisz tutaj bliżej zawsze grać? Nie, to zależy gdzie leżycie i jakim gram czołgiem. Czyli akurat tak podpasowało. No widzę, że tutaj Jadzia będzie atakowała, ale nie, za budynkami. Tak, właśnie czekałem na nią aż wyjedzie, a okazało się, że jest za budynkiem. No tu pod tymi arkadami strasznie ciężko nieraz się gra, bo ludzie lubią. O! No się No, zacieczeli to zabolało mnie go za to. tak. Te 20. No i pięknie. Jest tygrys, czyli niby dojna krówka, ale gdyby chciał, to ciebie spokojnie mógłby wydoić. Tak, Bo tak. jednak DPM tygrysa jest niezły. No to przeładowanie ma bardzo szybkie. Tak. No dobra, ale nie rusza się chłopak, widzę. Ciągle tam stoi. O! No tu się tego trochę nie spodziewałem, ale na szczęście miałem naprawiarkę jeszcze. No, dobrze, że cię dwukrotnie nie zgąskowali, bo by było ciężko, nie? Tak, szczególnie z tym tygrysem tam. Tak. No tygrys już jak zgąskuje, to już nie puści, to już tam nie ma mowy. Chyba, że rzeczywiście ktoś ma jeszcze naprawiarkę dużą, bo niektórzy wożą, wiesz, po dwie sztuki. Dobra, Jadzia Dobra, siadła, jedziesz. Franca tutaj z boku. No i celuje w ciebie, ale i tak. Czyli sidescrapik. Tak. No chciałem coś wymyśleć, żeby po prostu nie przyjąć uszkody. Tak. Ten zresztą Franca też ma takie działo, że gdyby cię zdetrakował, to mógłby cię doić, nie? No to miał chyba to ostatnie, topowe. Tak, topowe. Ale no, nie pamiętam już, bo dawno nie grałem, ale z 6 na pewno ma.
Nie wiem dokładnie też. Mam go w garażu, ale rzadko nim gram. No niestety, zostałeś sam teraz. Ten tygrys tak nie mrawo dosyć, nie może lufy opuścić, biedak nawet. Tak, tak. Starałem się jeszcze wykorzystać ten wrak, żeby bezkarnie go oklepać. Aha. No, jednak nie wylosowało dobrze. Byłem ciekawy, czy wylosuje dobrze. No, z tym losowaniem to bywa różnie. A ten, co odwalił... No, przecież, to był chyba ich najlepszy gracz. Mógł cię doić spokojnie z tyłu, nie? No mógł, właśnie dlatego odwróciłem się i... No gość się nie popisał, naprawdę. Bo w dwa ognie jakby cię wzięli, to jest koniec, nie? To jest śmierć. To jest tak, nie miałbym wtedy szans. No, tygrysek jednak chce... A, nie weszło. No tam, ta wieża, kurczę, to jest... Cuda tam się dzieją. W tygrysie, nie? Tam, tak, tam... potrafi czasami takie dingi przyjąć, że... Tak. Strzelając tam to miejsce, nigdy się nie jest pewnym tak naprawdę. Czy wejdzie, czy nie wejdzie, taka loteria. No i tutaj podstawowy błąd, słuchajcie, powtarzam to wielokrotnie. Ta Pantera M10, dlaczego akurat tam jest? Czy ona długo stała tam u nich na spawnie, później dopiero podjechała do miasta. No bo kurczę, coś takiego. Ty jesteś na strzał od niej, mimo tego, że tam jest działo z małym damage'em, no to... I tak jesteś na strzał. Tak. A i starałem się tu właśnie kontować jakoś i wyjeżdżać, jak już byłem przeładowany. Mhm. No, tutaj masz dobrą sytuację, bo tak naprawdę on widzi tylko bok twojej wieży. Nie jest w stanie z tego działać. Nawet jak na Golda wrzuci, to prawdopodobnie nie jest w stanie przebić. Wiesz, tego takiego skontowanego boku. No i świetnie. Słuchajcie, nie wiem, czy dobrze widzieliście, 11 fragów. I teraz zobaczymy, co tutaj kolega odstawił. To jest MK, to jest medal Pula, stalowa ściana, mamy tutaj High Caliber i mamy oczywiście Top Gun'a, ale nie to jest najważniejsze, chociaż Pul jest ważny, bo wiele osób nie ma tego medalu w swojej kolekcji. Najważniejsze jest to, 6255 obrażeń, 11 fragów i 2079 czystego expa. Fantastyczny wynik to jest, naprawdę jak na siódemkę to jest rewelacja. Udało ci się coś takiego jeszcze zrobić innym czołgiem? Czy wiesz co, tu grałem akurat bez konta premium i dlatego nie jest to mój rekord expa. Na szóstotierowym niemieckim, to co jest przed Tygrysem, ta fałka. To też miałem niezły wynik, ale tam chyba było tylko 6 fragów. 3601? Jeszcze raz? Nie słyszałem. 3601, ta fałka, taka? Tak, tak, tak. No ona jest świetna. A przynajmniej kiedyś była, teraz to już dawno nią nie grałem. Okej, okay, no jakbyś miał konto premium, rzeczywiście 3118 expa by było. To prawda, więc... Ale i tak wynik jest po prostu... Fantastyczny zarobek, 66 tysięcy, strzeliłeś 24 razy aż i do tego 23 trafienia. To też jest nieźle jak na ISA, nie? Bo tak, to w ogóle ja byłem tak zaskoczony tym wynikiem, że... No, ja dzisiaj grałem na przykład ISem dwójką bitwę i po prostu zapomniałem, jak niecelne potrafi być to działo, jeżeli nie zatrzymasz się i nie poczekasz na skupienie. No i wykręciłem wynik 14 strzałów. I chyba 6 celnych, nie? Też ładnie. No, także, kurczę, dopiero sobie później przypomniałem, kurczę, przecież to trzeba dokładnie celować. Chociaż są też bitwy, w których jedziesz takim właśnie isem i z woleja w biegu możesz normalnie trafiać, nie? No, ale tak, i to z takich odległości wchodzi, że... Dokładnie, no, dokładnie. Te działa są specyficzne. To już jest RNG. Dobra. Słuchaj, jeszcze raz gratulacje. Fantastyczna bitwa. Dziękuję. No i teraz co? Przechodzimy do kolejnej części programu, czyli musisz się pochwalić, skądeś ty jest? Ja jestem z małej miejscowości na Śląsku Cieszyńskim, która się nazywa Kaczyce. No i fajnie. Zaraz zobaczymy, co tu na Google'ach u was jest. O, coś będzie.
Mamy tutaj, no na razie to księdza jakiegoś tylko widzę, ale już jest jakiś kościółek, przepraszam. Co tam ciekawego u was jest? Widzę jakieś lotnisko było czy coś? Nie, 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 boisko. A, boisko, Lotniska no nie i było skoro nigdy. no, boisko to rzeczywiście widać. Jakaś szkoła obok tego boiska i to taka dosyć sporawa, widzę. Tak, mamy tu zespół szkół, właśnie tam jest podstawówka, gimnazjum. O, no jeden budynek to bardzo fajny ten przy boisku, taki nowy widać. No, jeszcze był robiony za czasów kopalni, jak istniała. Aha. A mówisz, że to nie u was? A masz teraz streama odpalonego? Tak, to jest u No nas. to To powiedz jest mi, co to jest to na, to jest gimnazjum. na tym. Tak, tam w oddali ten biały budynek to była właśnie szkoła podstawowa. Ale Chodzi mi o to, co o to. teraz zobaczysz. O, o. Aha, to jest nastawnia przy torach kolejowych. A, ja myślałem, że to jakaś kurczę wieża na lotnisku jest. Nie, nie, nie. No dobra. To mów, co tam jeszcze ciekawego u was. Tu widzę rzeczywiście jakieś kopalnie, coś. No z ciekawych rzeczy, no to warto wymienić ten kościół, który jest u nas. No i kopalnię, która była, która już jest zamknięta. To jak to jest, powiedz, na takich terenach kopalnia daje pracę wielu ludziom, nie? No dokładnie. Tu większość osób właśnie pracuje na kopalni. Czy to właśnie u nas w Kaczycach, jak była kopalnia, czy w pobliskim Jastrzębiu, w Czechach. No kopalnie jest pod dostatkiem akurat. Czyli co, bezrobocie od razu podskoczyło? Czy znaleźli No ludzie na pewno, na zatrudnienie? Nie, pewno. nie. Aha, Czy czyli część tak. górników wzięła odprawy i szukała później pracy, a część górników przeniosła się na inne kopalnie. Rozumiem. A powiedz mi, jak to jest właśnie, bo może znasz od kuchni to, jak jest likwidowana kopalnia, zawsze mnie to ciekawiło. Jest powiedzmy grupa ludzi, którzy nagle zostają bez pracy, to gdyby chcieli dalej pracować gdzieś na kopalni dalej, to są takie możliwości, że można się zatrudnić, czy też nie da rady i część tych ludzi już definitywnie jest bez pracy? Czy ja to mniej więcej wiem tak jak u nas to było, że po prostu górnikom dawali możliwość albo wzięcie odprawy. Tam dość spora była ta odprawa i wtedy się chyba podpisywało, że nie będzie się już robić w polskich kopalniach. Aha, A aha. jak ktoś chciał pracować w kopalni, to go przenosili na pobliskie kopalnie. Aha, czyli no nie tak źle, że nagle ludzie bez chleba zupełnie zostają. No tak, jakoś to wtedy wykombinowali. No okej, bo to różne historie się słyszy. No dobra, to może coś o sobie powiedz, jakieś może zainteresowania masz ciekawe, albo coś o historii, nie wiem. Czy z zainteresowań, no to łowię ryby. O, o, no Jestem to już rękarzem. pogadamy, gadamy. Zdarza się, że posklejam jakiś model czołgu. A przyszedł ten bakcyl ze względu na WOTA, czy tak ogólnie, od Wiesz początku? co, chyba ze względu na WOTA. A, no właśnie, no ta gra... Tak właśnie jestem ciekawy czasem, gdyby zrobić jakieś badanie wśród młodych ludzi, ilu z nich, tych, którzy powiedzmy interesują się chociaż trochę tam bronią pancerną czy historią tam II wojny, ilu byłoby graczami w WOTA. Jestem ciekawy, jakie to były wyniki. Ale odnośnie ryb. Dobra, to co tam u was, jakieś ciekawe łowiska macie, czy nie wiem, prywatne? Wiesz co, u nas jest tak, kilka prywatnych łowisk niedaleko mnie, później są stawy hodowlane w miejscowości obok, no i jest rzeka Olza, która jest graniczną rzeką Polski i Czech. To na takiej rzece granicznej można łowić, czy nie? Tak, można łowić, tylko Aha, trzeba aha. wykupić sobie po prostu pozwolenie na okręg chyba bielski. Czyli nie ma, no bo kiedyś to pewnie byłoby utrudnione, nie? Jak jeszcze granice były, że tak powiem, na sztywno. Czy wiesz, podejrzewam, że było utrudnione, ale jak było dokładnie, to nie mam pojęcia. Nie pamiętasz. No Dobra, niestety. dobra. Dobra, to może takie pytanie ci zadam odnośnie wędkarstwa. Żyłka czy plecionka? Zależy na jaką rybę, na jaką metodę. Jeśli mówimy to o wędkach spławikowych, no to żyłki są zdecydowanie lepsze. Natomiast już na spinning, czy nawet na grunt, no to plecionki są dobre. No, bo ja tutaj przesłuchanie z Pawlusem planuję zrobić. On też jest wędkarzem i sobie pogadamy, ale to
tobą może ci zadam te same. Czy nie uważasz na przykład, że, no bo tak, za moich czasów, wiem jak to zabrzmiało, ale za moich czasów, czegoś takiego jak plecionka po prostu nie było, albo jeżeli było, to w Polsce było zupełnie nieznane. Nie myślisz, że ta ryba teraz ma coraz mniej szansy, jak się stosuje takie rzeczy? No bo w porównaniu do żyłki, ja szczerze mówiąc, żyłem w niewiedzy i dopiero niedawno w ogóle zainteresowałem się, jakie są wytrzymałości tych plecionek. No to są jakieś niebotyczne, to są takie wartości, że tak naprawdę, jeżeli nie bałbyś się połamać kij, to dużą rybę możesz po prostu podnieść z tej wody na tej plecionce. Czy wiesz co, no ja zacząłem łowić w sumie niedawno, chociaż pochodzę z Mazur. Mój tata jest właśnie z Mazur, no i przyjechał na Śląsk za pracą. No i on mi właśnie opowiadał, jak kiedyś łowili po prostu na kijek, na sznur i na haczyk. No teraz są w ogóle zupełnie inne metody, no wiadomo, żyłki, plecionki, no do wyboru, do koloru. A co do twojego pytania, no to wiesz co, to nie jest tak, bo plecionki na przykład inaczej się zachowują w wodzie niż żyłki i ryby nie zawsze chcą podchodzić do tych plecionek, nie? Aha. No No ale to na pewno. na pewno plecionki są wytrzymalsze. Jak już ryba jest na haczyku, to już raczej nie ma szansy zerwania tej plecionki. No właśnie, bo kiedyś wiesz, to jak ja pamiętam, to i haczyki się rozginały, i się kurcze, łamały haczyki. Żyłki to na porządku dziennym było, że żyłka puszczała na przykład na węźle przy haczyku Czy albo gdzieś na przyponie. No teraz kurczę, teraz nie wiem. W tych plecionkach w to się chyba plecionkach w to się ogóle chyba. przyponów nie stosuje, co? Czy wiesz co, przypony się robi albo z fluorokarbonu, albo z żyłek, z plecionek, to są różne już metody. No ja się w to aż tak nie wgłębiałem. No ale tak jak mówisz, no haczyki czy tam haczyki się wyginają. No wiadomo, mi się też ostatnio rozgiął haczyk, no i nie wyciągnąłem tej ryby. No a żyłki dalej pękają na węzłach, na przyponach, no to jest normalka. No dobra, to słuchaj. Każdemu wędkarzowi chyba trzeba zadać pytanie. Największa ryba i najfajniejsza ryba. Czy najfajniejsza ryba pod jakim względem? Do łowienia czy do jedzenia? Nie, bo wiesz, ta ryba, która jest największa, wcale nie musi być w ten sposób, że najmilej ją wspominasz. Najfajniejsza, czyli no po prostu nie wiem, nie spodziewałeś się takiej złapać albo coś. Nie musi być konkretnie największa, tylko wiesz, najlepsze wspomnienia o. Czy największą rybę to złapałem karpia na stawach właśnie? Tam prawie 5 kilo miał. No, fajnie już walczył na wędce, a najlepsza to chyba lin. Lina ostatnio złapałem i w sumie nie spodziewałem się, że w ogóle na tym stawie są liny i takie Aha, zaskoczenie to było. no to jest fajne, nie? Bo Tak, nieraz. nigdy nie wiesz, co się trafi. Tak, ja nieraz oglądam na YouTubie tam, jak ludzie wędkują, to nieraz już jest takie fabryczne normalnie, jakimiś tam sondami wiedzą, wręcz, że tu jest tam, tu dwie, trzy duże ryby, tutaj cała jest, wiesz, grupka i tam rzucają. To już tak trochę, nie wiem, podchodzi mi, no nie pod typowe wędkarstwo. No to już dla mnie jest trochę przesada. No, dobra, słuchaj, co jeszcze ciekawego możesz powiedzieć? No bo co, uczysz się cały czas. Znaczy, skończyłem studia, szukam pracy w zawodzie. Ale to masz młody Dorabiam sobie. głos. Dziękuję. To masz młody głos. Myślałem, że to jest jakieś coś takiego, no nie wiem, szkoła średnia. Nie, ja już mam 26 lat, prawie A, 27. to jak masz młody głos, to się może będziesz wolno starzał, czyli to jest plus. Okej, czyli pracy szukamy. Tak, dokładnie. I to w jakim zawodzie? Czy wiesz, z wykształcenia jestem leśnikiem, więc szukam z pracy w zawodzie w lasach państwowych, no i na Aha. razie opornie to idzie. No super. To właśnie, to może mamy kolejne podłoże do dyskusji. Słuchaj, co po takiej szkole, bo to jest szkoła wyższa, jak sądzę. Tak, Uniwersytet w Krakowie. No, czyli możesz być po takim, no nie wiem, co cię interesuje, może jakaś praca. To jest taka bardziej siedząca, czy tak jak u nas tutaj widzę tych leśniczych, co zasuwają po lasach, co bardziej chciałbyś robić? Nie no, wiadomo, że w terenie jakiś podleśniczy by przydał się. A, czyli coś takiego. Tak. Ja do biura się nie nadaję, ja wolę teren 100 razy niż siedzenie w biurze. Wolę się pomęczyć, pochodzić po tym lesie. Ale No to to jest, wiesz, świadomy wybór tak, był? tak, świadomy. Wiesz co?
Dziadek jakoś wpoił mi tą miłość do natury, do lasów, no i jakoś tak stwierdziłem, a w sumie fajnie byłoby być leśniczym, no i no w sumie poszedłem na te studia, nie? No to elegancko. To powiedz może, jeżeli się interesujesz, jak sądzisz, w jakim stanie są te nasze polskie lasy? Zależy gdzie. No, na Nisinach to tam jest dużo sosny, nie? No to nienawidzę sosny, jest to dla mnie mój najgorszy gatunek i twierdzę, że są no, horrendalne sumy tej sosny w Polsce, jest tego za dużo. Trzeba to wyciąć i po prostu posadzić coś lepszego. No a w górach, no bo mieszkam już przy górach, no to u nas jest znowu dużo świerka i buka, nie? No tutaj nasze lasy są dużo ładniejsze niż te na Nisinach. No tak, no u mnie tu jest głównie sosna, są miejscami właściwie i to niewielkimi miejscami świerki, ale to już są tak duże, że pewnie je niedługo, bo jak to jest z tymi lasami, jak drzewo dorasta do pewnych rozmiarów, to jest przykazanie, że trzeba już wyciąć, czy jak to jest, jak myślisz? Czy wiesz co, bo to jest tak, że każde nadleśnictwo ma tam plan urządzania lasu na okres 10 lat i musi postępować według tego, co tam jest zapisane, chociaż czasami są tam bzdury powypisywane, no ale to już miesza z tym. A co do wycinki drzew, no słuchaj, każdy gatunek ma inny wiek, w którym się go ścina, nie? Tam wiadomo, że dęby się ścina tam w około 100-120 lat nawet, świerki trochę wcześniej, no brzozy czy tam olsze no, około 60-80, nie? Ale to słuchaj, jeżeli powiedziałeś o dębach, są w Polsce takie normalne lasy dębowe, które typowo są zalesione kiedyś i przygotowane do wycinki? Tak, są. Ja nigdy nie widziałem czegoś takiego. Znaczy, może wiesz. Czy samych monokultur dębowych, nie takich typowych dąbrów, to może nie jest zbyt dużo, ale w lasach mieszanych ogólnie, tak jak koło mnie tutaj, no to jest dębów dość sporo. No u mnie, tak jak mówię, to kurczę, sosna, brzoza, no brzozy też jest czasami dużo. Szczerze mówiąc, lasy brzozowe bardzo mi się podobają. No, fajnie Świetne. wyglądają. No i grzyby Tak, tam tak. rosną fajne. No i grzyby, tak. No u nas niestety tutaj poligon zajął bardzo dużą część lasu, bo to jest, niektórzy myślą, że poligon to jest, wiesz, cały ten obszar, na którym jeżdżą, powiedzmy, te czołgi, czy żołnierze w ogóle ćwiczą. Natomiast kwestia jeszcze jest taka, że jest poligon wewnętrzny i zewnętrzny, nie? Pomiędzy tymi dwoma granicami musi być jakaś tam przestrzeń jeszcze iluś kilometrów. No i niestety czasami tutaj przykre niespodzianki są, chociaż rzadko się to zdarza, ale jednak zdarza się, że grzybiarze są, kurczę, łapani, nie? Nie, no wiadomo, nie. Już na poligonie nie ma za bardzo czego szukać, nie? Możesz trafić czasami na nieciekawe znaleziska. To jak dużo, powiedz mi, ludzie w Polsce kradną drewna? Zależy, wiesz, w jakim regionie Polski. No tutaj na Śląsku, no to raczej mało, nie? A, bo macie węgiel tani. Nie, wiesz, tu chodzi raczej o to, jak żyją ludzie, nie? No wiesz, Śląsk jest raczej uważany za bogate województwo, nie? I tutaj raczej, Aha. no, ludzie po prostu, nie opłaca się ludziom kraść, no bo wiesz, kary są dość spore, a na przykład na wschodzie, no to podejrzewam, że ludzie kradną więcej, nie? Wiesz, tam jest biedota trochę. No, u mnie tutaj to naprawdę się zdarza, że zwłaszcza jak leśnicy organizują nie wiem, te hałdy drewna przy drodze, to są zazwyczaj pocięte, nie wiem, dwumetrówki chyba, czy coś takiego. No to jak nieraz mam taką trasę, którą rowerem jeżdżę, to widzę, że na przykład tego drzewa niedużo, bo to jednak jest bardzo ciężkie drewno, nie? Nawet sosna taka świeża to jest ciężka. To tam jak wrzuci do samochodu, a ludzie kradną, no każdy, nawet jeden gościu trabanta ma, nie? Aha, I i widziałem trabantem kradnie, kiedyś tak? ten, no to wyobraź sobie, taki trabant to ledwo jedzie, nie? A jeszcze jak zapakuje takie dwa okrąglaki czy trzy na tylne siedzenie, to kurczę, ledwo do domu. No, Tak, i skręcać już nie potrafi. tak, ale widzę, że u nas jednak to, no, trochę tego drzewa, na pewno w skali tej wycinki całej to jest niedużo, ale widzę, że no, jeżeli, wiesz, przyjeżdża transport po drewno, to od razu znika, nie wiem, 1/3 tej kupki, prawda?
tej No tak. całej. No a jeżeli jadę i widzę, że tutaj już coś jest nie tak, ubyło, później coś jest znowu nie tak, to jednak ten. Po kawałku i się wyniesie, nie? Tak, tak. Jedzie to pewnie, zatrzyma się, dziabnie dwa kawałki i pojedzie i wszystko jest w porządku. Tak. Tylko wiesz, coraz częściej teraz są te składy drewna monitorowane, nie? Także już rzadko uchodzi to na sucho. No, pewnie tak, tylko u nas to tu wiesz, takie to, jakby to były wielkie jakieś wycinki, to pewnie tak. I to nigdy nie jest tak prawdopodobnie, że przyjedzie jakaś obca osoba, tylko to przyjedzie taki gościu, który doskonale tam zna teren, że tak powiem, nie? Tak, najczęściej właśnie tak jest, że jak coś ginie, no to zamieszana jest osoba, która wiedziała o tym, że coś tam było, nie? No, dokładnie. Nigdy to nie jest z przypadku. Dobra, o czym jeszcze możemy pogadać? No to z leśnictwem jest dosyć ciekawy temat. To może będziesz wiedział, jak to jest z tymi wszystkimi opryskami. To mnie zawsze interesowało, ale nigdy z leśniczym o tym nie rozmawiałem. Jednak po takim oprysku to jest jakoś bardzo toksyczny oprysk, że nie można zbierać jagód i tak dalej. Czy to jest taki straszak trochę? Czy wiesz co, no kiedyś były te opryski z tym DDT, czy jakoś tak się to nazywało, nie? To bardzo szkodliwa substancja dla człowieka, nie? Teraz już jest to zakazane i te opryski są coraz bardziej przyjazne środowisku, nie? Aha. No bo powiem ci, że jeżeli obserwuję te nasze lasy tutaj na Kujawach, to na przykład strasznie, nie wiem czy to przez te opryski, ale strasznie zostały wycięte wręcz leśne maliny i jeżyny. Nie wiem jak jest u was. Czy no, u mnie tego jest akurat sporo. O, no to chyba na naszych terenach. Naprawdę za małego dzieciaka, kiedy ja miałem tam, no nie wiem, 10 lat. To jedną z rozrywek takich było po prostu wzięcie kubła centralnie, pójście do lasu i na przykład przez 3-4 godziny potrafiliśmy taki kubeł, no teraz to kubełek powiedzmy, bo dla małego brzdąca, wiesz, jak miałeś taki 5-litrowe wiaderko, no to był niezły kubełek. I cały malin na przykład się nazbierało, a dzisiaj tych malin po prostu nie ma, one zniknęły, nie? Czy wiesz, one samoczynnie mogły zniknąć, nie? Bo wiadomo, człowiek tam nawet przez wycinki lasów, nie? Zmienia środowisko i one po prostu mogły zniknąć. No, strasznie. Chociaż dzisiaj dzieciaki to już by na maliny nie chodziły, podejrzewam, że telefon w Telefon, ręku i tam i lenistwo. siedzi i buja Buja. się na tym, na ławce. Tak, dokładnie. Dobra, słuchaj, pogadaliśmy trochę. Czy masz jeszcze jakiś ciekawy temat? Czy wiesz co, no, mieszkam na wsi, no tutaj za dużo się nic nie dzieje. Większe miasta w okolicy to Cieszyn. Nie wiem, no. Jak chcesz, mogę ci coś powiedzieć o Cieszynie. No to dawaj, jedziesz. No wiadomo, nie? Cieszyn jest podzielony na polski Cieszyn i czeski Cieszyn. Został on podzielony po I wojnie światowej. No i część właśnie polskiego Cieszyna, no, ogólnie część Cieszyna, ta lepsza można powiedzieć, poszła do Czech z tym naszym dworcem, z naszymi zakładami. A ta gorsza trafiła się Polakom. No ale wiesz, kiedyś granica była wyraźna, teraz tej granicy nie ma, można chodzić swobodnie, nikt ci nie sprawdza. Teraz już jest fajnie, nie? A z zabytków Cieszyna, no to warto wymienić tutaj rotundę Świętego Mikołaja. Tak, chyba tak, jak dobrze pamiętam. Tak, Świętego Mikołaja. Ona jest na 20-złotówce, jak odwrócisz sobie 20-złotówkę, to z tyłu jest właśnie ta rotunda tam. To chyba wszyscy widzieli właśnie. Nawet nie wiedzą, że to jest Cieszyna. No, nie No, wiedziałem. nie Znaczy, wiedziałem. kojarzę to, ale nie wiem, czy 20 zł akurat mam w portfelu. Pewnie same brzęczące drobniaki. Ale no. Dobrze wiedzieć. O, jest 20, jest 20. To teraz od razu. Tak, rzeczywiście. No, to właśnie jest właśnie jeden z takich ciekawszych informacji o Cieszynie, no. No, ona znajduje się na wzgórzu zamkowym. Na tym wzgórzu jest też wieża piastowska. Pod wzgórzem jest właśnie bracki browar zamkowy. Także mamy tutaj regionalne piwo. Zresztą całkiem dobre. Co jest ciekawego w Cieszynie? No, teatr Adama Mickiewicza. Dość ładny budynek. Studnia Trzech Braci. Legenda jest tam z nią związana. Co jest ciekawego? O, jedno z najstarsze chyba muzeum w Polsce jest takie w
Cieszynie, Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Ono chyba powstało w 1802 roku. To jest najstarsze muzeum publiczne w Polsce i jedno z najstarszych w Europie. Ale teatr piękny właśnie znalazłem, naprawdę. No, dość taki Piękny ładny. On teatr. jest robiony przez tych samych gości, co zaprojektowali teatry w Budapeszcie, w Pradze, w Berlinie, także dość znana ekipa robiła go. A ta studnia, to co jest, że jak się pieniążek wrzuci, to się wróci, czy w jakim celu? Czy wiesz co, no, ludzie tam z różnego powodu zrzucają pieniądze. Ale do takiej studni to nikt nie wybiera, bo w Ciechocinku ja ostatnio już mam nagrany cały materiał z Ciechocinka. Tam jest Jasi Małgosia, nie? Jest taka No aktorka, tak. jak fontanna. No i tam też było, że wrzuca się pieniążki. Niestety, jak byłem tydzień temu, w ogóle nic tam nie leży, żaden pieniążek. A za komuny od razu była chmara dzieciaków dookoła, i tylko jak się tam nawrzucało i nikt nie patrzył, to od razu dzida i wybierali te pieniążki, nie? Wiesz co, z tej studni ciężko wybrać pieniążki, ale na rynku w Cieszynie jest jeszcze fontanna świętego Floriana. Tam też rzucałem pieniądze i tam idzie wybierać te pieniążki. Aha. No, teraz to tam dzieciaki pewnie nie ten, ale kiedyś, no to takie były mocno przedsiębiorcze. O, widzę jakaś stara. Okej, czyli w ciekawej okolicy mieszkasz. No, Czyli co, Cieszyn jest ogólnie mieszkasz? bardzo ładnym miastem. Stare miasto, trochę zaniedbane, ale już teraz się to poprawia. Zniszczone było w czasie wojny? Wiesz co? Raczej nie za bardzo. Aha, czyli. Czyli fajnie, O, fajnie. z ciekawych rzeczy to jeszcze niedaleko szedł front wojenny właśnie. Niedaleko mnie tam, przez Zebrzydowice, przez Pruchną na to szedł front wojenny podczas II wojny. Czyli tam pewnie większe zniszczenia. No, Wieś czy tam w miasto? sumie wieś. O. Wieś. Wieś, zdecydowanie wieś. No ja mieszkam na peryferiach też takiego małego miasteczka, to jednak, no tak jak się czuję, jakbym na wsi w sumie mieszkał. Spokój, nie? Wiesz Mój, nie? co? Na wsi przede wszystkim jest większy spokój, większa swoboda. Można sobie wyjść, pospacerować i nie przejmujesz się, że nie wiem, tysiące ludzi chodzi koło ciebie i na ciebie patrzy. No, a w mieście, no to jedyny plus miasta to jest, że wszędzie blisko. Tak, no to jest plus. I że zawsze więcej się dzieje, nie? No ale nie wszyscy Tak. lubią, jak się dużo dzieje w sumie. Różni ludzie Czy wiesz są. co, ja studiowałem 5 lat w Krakowie i jakoś nie wspominam mile tego czasu. Za duże miasto jak dla mnie. No, chociaż Kraków też piękne miasto, trzeba przyznać. No, Kraków jest ładny, ale Lublin jest na przykład ładniejszy. No dobra, słuchaj. Nagrania mamy ponad pół godziny, także myślę, że jeżeli jakieś tam cięcia wyjdą, to będzie ok i 30 minut na pewno będzie. Także dzięki serdeczne za bitewkę. No, dzięki również. No i co? Słuchajcie, żegnamy się z wami. Do usłyszenia. No, cześć.